W naszym kraju potrzebny jest dobry gospodarz, potrzebna jest dobra polityka, potrzebna jest otwartość na radosne i optymistyczne perspektywy i nie możemy zdać sobie narzucić takiego centralizmu, bo tym zakończę, jak mówimy o edukacji, o kulturze w ostatnim 10. punkcie tej listy, to mówimy o tym, że edukacja i kultura jest gwarancją witalności społeczeństwa, takiej otwartości, że ludzie wzajemnie się szanują. A z drugiej strony widzimy, że partia rządząca proponuje nam, że stworzy takiego pisowego człowieka. Wszystkich tak ujednolici. I to wygląda trochę tak, jak kiedyś tam za radzieckich czasów wymyślili inżynierowie maszynkę do golenia. Wkłada facet głowę, raz, dwa, trzy, ogolony. Ale jeden ze sceptyków mówi, panowie, ale przecież ludzie mają różne rysy twarzy. Nie szkodzi, tylko przy pierwszym goleniu. Nie możemy na to pozwolić. Czyżby premier Pawlak zachęcał, żeby się nie golić?